strony Maksym, witam Was w słowie na grudzień. Tym razem nie na koniec grudnia, tylko na grudzień, z racji tego, że może być ciężko z nagrywaniem pod koniec grudnia, wiadomo, Sylwester, wiadomo, święta. Także nie wiem, czy będę miał okazję takiego nagrywania przed kamerą. Między innymi właśnie nie pojawiło się słowo na koniec listopada, ci, którzy śledzą kanał. Sorki, ale niestety remontowali mi klatkę schodową, więc non stop kuli, wiercili, stukali, pukali, więc nie było za bardzo warunków, żeby nagrywać typowo z kamery. Ale za to ten odcinek będzie taki dłuższy, przegadany. Dość trochę się tego nazbierało przez cały listopad i przez ten kawałek grudnia. Jeżeli chodzi o nowe gry, będzie tego bardzo mało. Takich, których nie widzieliście na kanale, na pewno będzie tylko i wyłącznie jedna gra, plus jakieś tam gry w wersji specjalnej, które do mnie doszły. Chcę po prostu ponadrabiać sobie zaległości ze starszymi tytułami. Staram się to sukcesywnie jakoś przechodzić, choć i tak czasu zbytnio na granie nie ma. Od czasu do czasu, sorki, teraz męczę Sleeping Dogs, które gdzieś tam naprawdę bardzo rzadko gram, tam po godzince, raz na trzy dni. Także tak to bywa w tym pędzie przedświątecznym. Niestety nie ma czasu, żeby konsolę odpalić. Jeżeli chodzi o oprócz gier, dotarło do mnie trochę dość fajnych rzeczy, zaczynając od rzeczy typowo wykopkowych, czyli jakichś tam piwniczno-strychowych, które dzięki dotacji kumpla, no dotacja, tak to się teraz nazywa, dzięki wsparciu kumpla Wiza, dotarło do mnie trochę czasopism, trochę makulatury, ale też będą i inne retro rzeczy, które udało mi się złowić. Może zacznijmy od samych gier, tak? Bo ten odcinek będzie dość długi. Jedyną grą, która jako nowa doszła, znaczy nowa, no wiadomo, że to nie jest nowość, ale gra, która po prostu doszła do mnie i której nie było na kanale, która na pewno z czasem się pojawi, jest to Ni no Kuni. Bardzo ceniony przez wielu tytuł. Myślę, że z miłą chęcią tutaj się w niego wkręcę i nagramy gameplay. Oczywiście o gameplaye, mimo tego, że tylko ta jedna gra do mnie dotarła, nie musicie się martwić, bo około 30 gier czeka na dysku na renderowanie i na wrzucenie na kanał, także sukcesywnie będzie się to wszystko pojawiać. No i z gier, które jeszcze do mnie dotarły, a były już na kanale, z tym, że dotarły do mnie w fajnych wersjach, mamy tutaj Steelbooku Devil May Cry 4 w takim lakierowanym Steelbooku. On jest trochę popalcowany w tej chwili, bo tak na szybciucha go wyciągałem. Duży plus, że jest to lakierowany Steelbook, dlatego że te steelbooki lakierowane, one posiadają troszkę zwiększoną trwałość. No i w tym steelbooku tak naprawdę nie ma nic ciekawego oprócz artbooka, który jest dość słabiutki, tak? Artbook jest wielkości zwykłej książeczki, takiej jaką spotkacie w zwykłych pudełkach z grami, z tym, że jest na troszkę grubszym papierze, na takim papierze kredowym, matowym. No i w takim samym artbooku dość bidnym znajdują się arty z samej gry, tak? Arty z postaciami. Jak widzicie, ja tak na szybciucha postaram Wam się tutaj to przedstawić, żeby zbytnio nie zanudzać, żeby zbytnio nie pierniczyć o jakiejś tam grze. Mniej więcej tak to się prezentuje. Ok, jest tego dość trochę. Ten artbook posiada dość trochę stron. Ale ja akurat nie lubię artbooków w tym takim miękkim stylu, że tak powiem, na takim papierze kredowym. No, także tak to wygląda. Drugą grą w lepszej wersji niż normalna mamy tutaj Dark Souls w wersji Limited Edition. Co tutaj już jest lepsza sprawa, jeśli chodzi o ten tytuł, bo dostajemy kartonowe pudełko, które chroni nam grę właściwą. Która oczywiście pudełkiem nie różni się od normalnych gier, które możecie tutaj dostać. Ale oprócz tego mamy artbook, który już jest o wiele lepszy. Też jest malutki. Ja uwielbiam te artbooki na zasadzie takiej księgi A4, no, ale te już mogą być, choć nie jestem jakimś fanem artbooków. Tutaj mamy z jednej strony bodajże soundtrack, z drugiej strony mamy behind the scenes, czyli jak to tam kręcili. No i sam artbook też jest dość ładnie wydany, tu już jest oczywiście na lepszym papierze niż w przypadku samego Devil May Cry 4. Tutaj mamy też różne postacie, różnych bossów z samej gry. Te arty są ładne i fajnie zrobione, fajnie wydane, także ten artbook typowo łapa w górę, bo jest dość fajny. Ok, to może tyle, jeśli chodzi o takie wersje specjalne. Z tych takich nowszych rzeczy, które do mnie dotarły, ja sobie może to pochowam w międzyczasie. No i opowiem Wam o dwóch grach, które udało mi się przejść praktycznie no w listopadzie, bo w grudniu, tak jak mówię, nie mam zbytnio czasu, żeby pograć. Więc pogadamy sobie o grach, które skończyłem w listopadzie.
Przejdźmy może do Lost Planeta, którego ukończyłem. I powiem tak, zawsze w tym słowie na koniec będę Wam podsumowywał jakiś dany tytuł, jeżeli go przejdę, na pewno będzie to dopełnienie 15-minutówki, która tak naprawdę jest taką, można powiedzieć, krótką prezentacją, nie mówiącą aż tak dużo o danej grze, po prostu takie filmiki mogą Was przekonać, czy dana gra jest pod Was, a tutaj po prostu w słowie na koniec, czy tam słowie na jakiś miesiąc, podsumowaniu będę mówił o tych grach trochę więcej. W przypadku Lost Planeta, tutaj akurat mamy trójkę, ale ja byłem dużym fanem ogólnie serii Lost Planet. Chodzi mi tutaj o jedynkę i o dwójkę. Szczególnie bardzo, bardzo mocno ceniłem dwójkę, która była shooterem TPP, czyli z widokiem z trzeciej osoby, mocno nastawionym na co-op. Ja wiem, że dużo ludzi narzeka na dwójkę z racji debilnego AI, którym konsola tutaj zarządza i ci nasi pomagierzy praktycznie byli do niczego w Lost Planet 2, ale czy tak, gra bardzo mi się podobała. Jeżeli macie kompanów do gry w Lost Planet 2, to naprawdę jest to super strzelanina koopowa z bardzo fajnymi bossami itp. itd. A tutaj w trójce, jak sprawa się ma, już Wam mówię, tutaj mamy diametralnie inną grę, wiąże z poprzednimi częściami, jest związana fabularnie, tak można powiedzieć. No i jest związana samym tytułem. Jeżeli chodzi o samą fabułę, nie chcę Wam zbyt dużo mówić, ale mniej więcej wygląda to na tej zasadzie, że mamy tutaj wydarzenia sprzed jedynki i dwójki, czyli swoisty prequel. Oczywiście chodzi tutaj o planetę Eden, chodzi o różne inne dziwne rzeczy, o których nie będę Wam dopowiadał, żeby nie spoilerować. Oczywiście też mamy Akridów, też mamy ludzi, ale gra zmieniła się diametralnie. Po pierwsze, gra zyskała inny silnik od dwójki, bo tutaj w przypadku Lost Planet 3 wszystko hula na Unrealu. No niby teoretycznie, technicznie lepszy silnik, ale czy to wyszło grze na dobre? No powiem tak, zmienił się przede wszystkim gameplay. Bo tutaj tak naprawdę nie mamy mocnego nastawienia na typowy shooter, taki jak był właśnie w przypadku Lost Planet 2. Tylko wiadomo, no tu też mamy widok TPP, czyli z trzeciej osoby, ale gra klimatem i samym gameplayem bardzo przypomina mi serię Dead Space. Czyli można powiedzieć, jest taką kalką Dead Space'a, oczywiście w innych klimatach. Mamy tutaj mroźną tą planetę Eden, mamy tutaj też i jakieś pomieszczenia i walczymy na zewnątrz, na tych ośnieżonych terenach. Ale ogólnie sam klimacik jest taki troszkę z dreszczykiem, zaciemnione pomieszczenia, akridy są dosyć śmiercionośne itp. itd. Ale nie mamy tutaj takiego nastawienia na mocną walkę masową. Może nam na początku z tymi akridami takimi dość prostymi do zabicia, nie pamiętam jak oni się nazywali, to jest troszkę więcej strzelania, ale później, tak mówię, jest mocno Dead Space'owo, z nastawieniem też na wątek taki trochę przygodowy, bo tam też biegamy, z tym musimy pogadać, z tamtym musimy pogadać, temu musimy jakąś misję, powiedzmy, wykonać, temu musimy w czymś innym pomóc. Jest pseudo otwarty świat, ale to jest naprawdę taki mały pseudo otwarty świat, jest on dość ograniczony. Mapa jest podzielona jakby na sektory. Możemy sobie teoretycznie po nich hulać. Oczywiście jeszcze dopowiadając, grę możecie znaleźć w języku polskim, w sensie w spolszczeniu kinowym. Bohater, nie wiem dlaczego, bardzo przypomina Nicolasa Cage'a, może tutaj nie na okładce, ale w samej grze na pewno podobieństwa znajdziecie. Historia, powiem szczerze, jest średnich lotów, nawet bym powiedział, no średnio słaba, o tak bym to nazwał. Można tą grę przejść, nie jest to jakiś majstersztyk, ale taka gra na siódemkę. Bardziej zawiodłem się na tym nie dlatego, że to jest gra słaba, tak? Po prostu to jest gra innym klimatem do tych części, które ja się przyzwyczaiłem. Ja się nastawiłem mocno, że będzie to właśnie też taki shooter, jak w przypadku Lost Planet 2. Tutaj niestety to się zmieniło. Wiem, że jest dużo fanów Dead Space'a i być może tym fanom się jakoś ta gra spodoba w jakimś sensie i być może dodadzą te pół oczka więcej, czy tam oczko więcej. O czym jeszcze chciałem tutaj opowiedzieć? No oczywiście, jak to we wszystkich nowszych grach, mamy też rozwój, tak? Czy rozwój naszej postaci, czy mamy rozwój maszyny, którą tutaj sterujemy, ale o tym za moment. Jest klimatycznie, gra jest dosyć krótka. Jeśli chodzi o te mechy, dobra, w dwójce powiedzmy i w jedynce było mniej więcej takie nastawienie, że mechy, Japończycy zawsze grają od Capcomu ogólnie,
Japończycy zawsze mają takie parcie na mechy, oni zawsze mają natrzaskane jakoś, żeby wszędzie te mechy wciskać. I w przypadku Lost Planeta 2 to ten mech, powiedzmy, był dwa razy większy od zwykłego człowieka, wsiadało się do niego i można tam gdzieś było napierniczać jako typowo maszyna bojowa. Tutaj wymyślili to na tej zasadzie, że te mechy są ogromne, którymi sterujemy, czyli powiedzmy tam, nie wiem, 10-15 razy większe od danego człowieka, gdzie się tam musimy na lince wspiąć, żeby do danego mecha wejść. I tak naprawdę ten mech, który jest jakby nieodłącznym, w cudzysłowie, przyjacielem naszego protagonisty, jest to maszyna budowlana, tak? Nasz główny bohater jest górnikiem, można powiedzieć. Jest to taka właśnie maszyna górnicza, która w miarę tam rozwoju gry zyskuje jakieś tam bojowe właściwości przez różne przeróbki tej maszyny. Oczywiście tą maszynę też możemy udoskonalać itp. itd. I wracając do tego mecha, bo gdy gramy normalnie w postaci człowieka w widoku TPP, gra się mniej więcej podobnie tak jak Dead Space, jak masę innych gierek, ale w tym mechu, powiem wam, jest on dodane moim zdaniem mocno na siłę. Choć w tym mechu trochę czasu spędzimy, ale tak naprawdę nie jest jakoś pasjonująco. Choć samym mechem steruje się ok, czyli gdzieś tam chodzimy, gdzieś tam niektóre funkcje tego mecha używamy, ale sama walka, tutaj czegoś zabrakło i tak naprawdę twórcy, nie wiem, strasznie źle to zaprojektowali, bo gdy walczymy w środku tego mecha z innymi przeciwnikami, takimi mniejszymi, to nie ma najmniejszego problemu, żeby tutaj ich pokonać. Ale więksi przeciwnicy, tudzież bossowie, subbossowie i walka z nimi w tym mechu, kto to wymyślił, samo te sterowanie, no naprawdę, zacytuję tutaj słowa Energika, powinien zapierdalać na galerze, bo naprawdę jest to tak słabo zrobione. Energik, jak oglądasz, pozdrawiam Cię swoją drogą, taki mały off-top. Naprawdę skiepszczone te sterowanie w tym mechu. Jakby zrobili coś porządnego tutaj, bo oczywiście gra nam się w tym momencie zmienia na widok FPP, czyli z pierwszej osoby, gdy jesteśmy w mechu. Powinni lepiej to rozwiązać, gra na pewno by na tym zyskała. A tak to mówię, no jest taka gra na 7 dla fanów Dead Space'a, może 7+, tak? Także tak to wygląda. I kolejną grą, którą ukończyłem, jest osławiony już i tak naprawdę przez bardzo wielu mocno chwalony i przez bardzo wielu uważany jako najlepsza gra na PlayStation 3. Czyli The Last of Us, który też możecie znaleźć na czwórce w wersji remastered. Jest to gra od Naughty Dog, czyli od twórców Uncharted'a. Nasłuchałem się wcześniej, oczywiście ja tam gdzieś w nią zagrałem kawałeczek i leżała na mojej półce dość długo. Starałem się gdzieś nie spoilerować sobie, oglądając jakieś przejścia gry czy tam dłuższe filmiki. Po prostu odłożyłem ją sobie na później i przez ten czas nasłuchałem się ochów i achów, jaka ta gra jest cudowna, jaka ta gra jest zajebista i w ogóle, ale opowiem wam, co ja na ten temat myślę. Jeśli chodzi o ten tytuł, technicznie Naughty Dog, wiadomo, nie robi kiszki, oni robią bardzo dobrze, dobre gry, jeśli chodzi o technikalia, tak, czyli o warstwę graficzną, warstwę dźwiękową, warstwę animacyjną przede wszystkim. Ja uwielbiam dobrą animację i Naughty Dog naprawdę robi pod tym względem super gry. No i powiem wam tak. Tutaj tak podsumowując od siebie, bo różni ludzie do tego podchodzą, części moich znajomych ta gra się nie podoba, powiem inaczej. Nie podoba im się, ale ja uważam dlatego, że jej całej nie ukończyli. Po prostu znudzili się w pewnym momencie. Jest taka grupa ludzi, tym bardziej ja miałem podobny motyw przechodząc tą grę, tym bardziej, że ja grałem o pierwszej, drugiej w nocy, tak po półtorej godzinki czasu, gdy już byłem dość zmęczony, tak ten tytuł przechodziłem i może następować w pewnym momencie gry takie znużenie związane z tym, że tam to jest gra akcji, ale z naciskiem na survival, czyli na jakieś czajenie się, na jakieś zabójstwa z ukrycia, że tak powiem. Niejednokrotnie lepiej niektórych przeciwników ominąć niż tracić amunicję na ich zabicie, tak? Także wiadomo, wymaga cierpliwości, gdzieś trzeba się przyczaić, gdzieś trzeba troszkę przeczekać i właśnie tutaj niektórzy ludzie siadają, tak? Bo im się ta gra nudzi. Też miałem taki jeden moment, ale gdy już sprawnie, że tak powiem, wyrobiłem sobie swój sposób gry, żeby sprawnie zabijać wrogów, to naprawdę o wiele lepiej. Tym, którzy narzekali, że ta gra jest nudna, polecam ją przejść całą, wymęczyć tam ten kawałek znużenia i przejść ją całą. Dlaczego? Dlatego, że tutaj
mimo tej dobrej oprawy technicznej, głównym moim zdaniem motorem tej gry i główną zaletą tej gry jest historia i są postacie, tak? Zacznijmy może od historii. Historia teoretycznie jest kalką kalki, kalką nakrywana, czyli temat kopiowany od dość długiego czasu wszędzie, tak? Czyli pozapokaliptyczne klimaty, mamy zarażenie. Oczywiście tutaj mamy zarażonych ludzi z tym, że nazwę ich potocznie grzybiarzami, ale oni są tożsami zombie, bo mniej więcej też podobna mechanika występuje. Mamy też oczywiście wrogich ludzi, tych, którzy przetrwali, mamy też, można powiedzieć, przyjacielskich ludzi, którzy przetrwali, z którymi możemy tam gdzieś coś robić, nie będę wam spoilerował. Ale cała tutaj zabawa polega, że na tym, że musimy przetrwać, tak? Przetrwać gdzieś tam dalej dojść. I sama historia jest naprawdę rewelacyjnie poprowadzona. Naprawdę scenarzyści tutaj dali radę i wiem, że dużo ludzi mówi, że jest to najlepsza gra na PlayStation 3. Ja bym nie powiedział, że jest to najlepsza, ale oczywiście o gustach się nie dyskutuje, ale na pewno trafiłaby do 20 najlepszych gier na PlayStation 3 według mnie. Postacie naprawdę bardzo fajnie nakreślone i tutaj jest taki pewien paradoks, bo 80% gry sterujemy Joelem, czyli gościem, który tutaj w tle na pudełku jest umieszczony, ale tak naprawdę pierwsze skrzypce tutaj w tej grze i tym diamentem, który powoduje, że ta gra jest naprawdę super od warstwy właśnie związanej z fabułą, jest Ellie, czyli ta laska, którą będziemy grać 20% samej gry. Ale naprawdę konstrukcja tej postaci, przedstawienie tej postaci, dialogi, bomba. Naprawdę dla niej warto przejść tą grę, takie jest moje zdanie. I tutaj warto też wspomnieć o polskim dubbingu. Ja wiem, że bardzo dużo ludzi narzeka na polskie dubbingi, ale w przypadku tej gry grało mi się naprawdę fajnie. I powiem tak, wiadomo, różni ludzie tutaj dubbingują. W przypadku naszego Joela, Krzysztof Banaszyk, nie wiem czy nie przekręcę nazwiska, jest naprawdę weteranem dubbingu, bo on około 100 gierek dubbingował, także poprawnie, fajnie, ok, jeśli chodzi o dubbing, ale debiutująca Anna Cieślak, tak, nie wiem czy też nazwiska nie przekręciłem, tutaj należą się propsy, pierwszy raz dubbingowała tutaj z tego co wiem grę i naprawdę rewelacyjnie jej to wyszło, naprawdę wielkie propsy dla tej pani. Jak widzicie, moim zdaniem nie każdy dubbing jest zły po polsku. Ten akurat jest o wiele lepszy od przykładowo Beyonda, który niedawno ukończyłem. Naprawdę wszystko fajnie. Polecam tą grę mocno ze względu właśnie na historię przede wszystkim. Tak? Olać już ten gameplay, olać już warstwę techniczną. Na samą historię warto ją przejść. Tym bardziej, jeżeli przechodząc do gameplayu, to tak w podsumowaniu takim naprawdę łopatologicznym można powiedzieć, że mamy tutaj Uncharted, ale bardziej dorosłe, z lepszą fabułą, z bardziej mroczną fabułą, z bardziej z klimacikiem, nastawione na survival, tak? Czyli tak jak mówiłem, na przetrwanie, nie na jakieś tam strzelanie jak w przypadku Uncharted'a, że non-stop mogliśmy strzelać itp. itd. Tutaj mamy limitowaną amunicję, bardzo dużo rzeczy musimy robić sami, bo tutaj jest dość fajny system craftingu, który odbywa się w czasie rzeczywistym, czyli nie ma czegoś takiego, że gra nam się pauzuje, tylko po prostu jak chcemy coś zrobić, to jest w czasie rzeczywistym gry, więc musimy uważać dookoła. Gra jest przeze mnie naprawdę godna polecenia. Nie nazwałbym ją najlepszą grą na PlayStation 3, ale tak powiem szczerze, miałbym trudności, żeby jedną taką najlepszą określić wam wszystkim, która jest dla mnie topowa, ale na pewno trafi do mojego top 20 gier na PlayStation 3. Mocno polecam. Naprawdę tytuł warty zagrania. No i to tyle, takiej pogadanki o tych grach, które ukończyłem. Teraz może przejdźmy do rzeczy, które gdzieś tam udało mi się dostać. Zacznijmy może od... Niech będzie... Od też rzeczy retro, tak? Udało mi się dopaść klasyki, już naprawdę mocne klasyki na PlayStation 1. Celowo nie nazywam tej konsoli PSX, bo tam się później zmieniła nazwa i tak naprawdę pierwsze PlayStation już nie powinno encyklopedycznie nazywać się PSX-em. Ci, którzy nie wiedzą, niech sobie dopiszą, jak wygląda prawdziwy PSX, bo oni później nazwę zmienili, ale tutaj mamy, jeżeli chodzi o te klasyki, udało mi się dorwać pierwszego Tomb Raidera, rzecz naprawdę mocno kolekcjonerska, oczywiście on jest w bardzo dobrym stanie, tam jakieś ryski posiada, no wiadomo, jest to gra z konsoli PlayStation 1, ale z książeczką w tym Big Boxie, także naprawdę jest bardzo dobrze.
Jeszcze z takich klasyków udało mi się ogólnie same flagowce do PSX-a dostać. Tutaj w tym przypadku Resident Evil, co prawda wersji Platinum, ale jest to też dość mocno ceniona i poszukiwana przez kolekcjonerów gra. Oczywiście no ich jest to już trochę na rynku, bo była to popularna gra, ale tak jak mówię, jest to ceniona w każdej kolekcji gra. To samo mogę powiedzieć o Gran Turismo 1. Też jak widzicie w oryginalnym pudełeczku na PSX-a, oczywiście też z książeczką. Dla tych, którzy nie żyli, że tak powiem, nie grali w erze PSX-a, niech zobaczą, jak wyglądały książeczki w tamtych czasach. Nie to co teraz, czyli tam jakieś dwie strony bądź jedna w przypadku gier na PlayStation 4. No i kolejnym klasykiem takim mega jest Tekken, trójeczka. Moim zdaniem najlepsza odsłona Tekkena na konsolę PlayStation 1. Też oczywiście, zobaczcie jaka księga, wszystko w bardzo dobrym stanie. Także ja się cieszę, że udało mi się takie klasyki dopaść, flagowe. Następną rzeczą, o którym będę mówił, niech będzie to coś nowszego. Tak? Ja jako bardzo duży fan Guitar Hero, w tej chwili akurat mam źle trochę ułożone to pudełko, ale udało mi się dopaść DJ Hero w tym najbardziej obszernym paku, który jest, tak? Tutaj znajdziemy, ja Wam może pokażę to na zasadzie tyłu, bo nie będę tego wyciągał. Dwa bezprzewodowe miksery, które tak naprawdę są z wersji Renegade, czyli to są te w tym piano looku. To jest jedyny minus ich, że ten plastik jest ten tak chwytający każdy odcisk palca. Ja nienawidzę piano looka. Dwa miksery właśnie znajdują się w tym paku. One moim zdaniem, nie wiem, takie mam subiektywne odczucia, że o wiele bardziej precyzyjniejsze są i o wiele lepiej chodzą od tych normalnych mikserów, które mam w domu. Także w tym paku znajdują się dwa takie miksery, dwie gry, DJ Hero 1, DJ Hero 2 i gdzieś tam jest mikrofon. Także taki pełny double pack. Naprawdę bomba sprawa, to udało mi się dopaść. Mój dotychczasowy gdzieś DJ Hero ląduje na Game Trade. Z kolejnych rzeczy mocno kultowych i mocno starych udało mi się dopaść matę, odwrotnie trzymam pudełko oczywiście, matę do PSX-a z Konami. To jest naprawdę rarytas, bo tak jak mówię, nie jest to jakaś mata typowo takich jak były do PC-ta i do PSX-a, jakieś no-name'y, których było naprawdę bardzo multum. Tutaj sprzęt jest z Konami, co prawda bez gry, ale sama mata jest oczywiście sprawna, jest jak nowa, niestety w takim podniszczonym trochę pudełku. Ale pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Rozłożę to. Niech będzie. Oczywiście jakieś tam instrukcje w środku się też znajdują, także naprawdę jest to ceniona rzecz. Niestety w języku niemieckim, którego nienawidzę. Ok, mamy tutaj jakąś instrukcję obsługi i sama mata. Już sekundka. Trochę to potrwa. Jak widzicie, wtyczka od PSX-a i sama mata sygnowana właśnie Konami. Jest to ogromna mata, wiem, że nie będzie tego widać tak dokładnie, jak ona mi się tu rozłoży, ale ona jest praktycznie jak nowa. Do grania. Ok. To jest kolejne właśnie spierdołe, które do mnie dotarły. Jeszcze są dwie rzeczy takie typowo kultowe ze starszych czasów. Udało mi się dopaść Pac-Mana, gierkę LCD na dwa paluszki, na dwa małe paluszki, na dwa paluszki AA. Jest to takie plastikowa gierka LCD na zasadzie lustra. Mamy tutaj ekran z tej strony, lustro na dole. Gramy w lustrzanym odbiciu. Co jest fajne i co jest bardzo cenione, jest to produkt licencjonowany przez właśnie tutaj Namco Limited. I jest zrobiony przez firmę Hero, która robi bardzo dużo gadżetów i jest to sprzęt z 1980 roku, także to już 34 lata ta konsolka ma. Oczywiście jest w pełni sprawna, ja być może pokażę, być może w jakimś tam filmiku pokażę Wam ją w działaniu, zobaczymy. To jest jeden z rarytasów, który do mnie przyszedł, a jeszcze większym rarytasem, rzeczą, z której naprawdę się cieszę, jest najbardziej gówniana konsolka świata, tak to można nazwać. No naprawdę jest syf niesamowity. Jeżeli oglądaliście kiedyś Angry Video Nerds, jeżeli chodzi o kanały niepolskojęzyczne, tak? Czyli gościa, który między innymi zajmuje się NES-em i różnymi rzeczami, on, według niego to jest akurat najbardziej shitowa konsola, jaka kiedykolwiek powstała.
jak można ją nazwać konsolą, ale jest ona oczywiście bardzo ciekawa. Myślę, że kiedyś też Wam pokażę ją w działaniu i ją piszę dokładnie. Konsola jest z firmy Tiger Electronic. Jest to sprzęt z 1995-96, tak mniej więcej, już nie pamiętam dokładnie. Dokładnie nazywa się to Airzone Headgear. Oczywiście Airzona były też jeszcze chyba bodajże dwie czy trzy inne wersje. Tam się różniły czy wyświetlaczem, czy ogólnie samą konstrukcją. Tutaj najdziwniejsza sprawa, że tak wygląda konsola. Ok, czyli znajduje się kontroler i na połączeniu tego kabla znajduje się takie oto coś. Ja Wam zaraz pokażę, o co dokładnie chodzi. Sekundka, bo mi wypadł tutaj plasticzek. Muszę sobie go zamontować. Właśnie Angry Video Nerds nie miał tego plastiku. Akurat mi się udało kompletną dorwać. I tak, jak wygląda sprawa? Tutaj w tym kontrolerze montujemy baterię. Konsola jest zasilana 4 bateriami AAA, czyli 4 małymi paluszkami. I tutaj można powiedzieć, że jest taki schowek, taki slot na sam kartridż, bo konsola jest na kartridże. I powiem Wam, nie wiem, prawdopodobnie Tiger Electronic miała jakąś umowę z Segą, bo multum gier jest z Segi na tą konsolę. Oczywiście ich jest o wiele więcej, ja posiadam dwie, mam Road Rage i mam Virtual Fightera z Segi. Jak widzicie, tutaj taki dość slocik na zasadzie pinów. Ok, już Wam tłumaczę, o co chodzi. W samej grze będę wyglądał jak debil teraz, żeby nie było. Kartridż składamy tutaj w to coś. W samą konsolę, można powiedzieć, właściwą. Tutaj wkładamy kartridż. I teraz, uwaga, debil miesiąca, zakładamy sobie to na głowę. Tak się kiedyś właśnie tutaj tą grę prezentowało. To jest naprawdę totalny shit i totalny niewypał. Grało się w ten sposób, że graliśmy na padzie, włączając tą gierkę. Ja akurat mam baterie włączone. Niech sobie ją tylko załączę, ok. I tutaj odbijał nam się sam ekran. Ja Wam może zademonstruję. Konsola jest niczym innym jak Virtual Boyem. Nie wiem, czy tutaj kamera to wyostrzy, ale uwierzcie mi na słowo, że tutaj jest wyświetlana gra w kolorach czarnych i czerwonym. Jest to taka gra LCD typowo, jak mieliście jajeczka czy coś w tym stylu, gdzie sterowaliśmy tą naszą postacią. Gdzieś tam żeśmy się bili. I na tym szkiełku, które Wam pokazywałem, odbija nam się ten obraz. Ja muszę sobie je zainstalować. Tutaj nam się odbija obraz, że mając to na głowie, widzimy to po prostu w tym szkiełku, tak? Jest to naprawdę niesamowity shit. Kiedyś tak naprawdę myślałem, żeby zrobić filmik o firmie Tiger Electronic, bo myślę, że zasługuje, żeby zrobić filmik o shitach, które ta firma wyrabiała i wyrabia do dzisiaj. Bo z tego, co się orientuję, chyba coś tam jeszcze robią non-stop. Jeszcze Wam dopowiem w roli ciekawostki, że jak na grę LCD typu jajeczka, dziwi mnie, że no dobra, akurat tutaj jest regulacja z jednej strony brightnessu, to mnie właśnie bardzo dziwi, czyli i z drugiej strony regulacja głośności. Oczywiście tutaj niby wszystko się zapowiada na jakąś konsolę normalną. Jakbyście zobaczyli filmik reklamowy tej konsoli, jak reklamowali tą konsolę przed sprzedażą, to naprawdę tragedia w porównaniu do finalnego produktu. Ok, zasuwamy dalej, bo ja się tutaj mocno rozgaduję. Ten filmik, tak jak mówię, jest dłuższy. I tutaj tak, doszło do mnie trochę makulatury. Dzięki tak naprawdę dotacji, no teraz to się dotacja nazywa, ale dzięki wsparciu kumpla Wiza, dzięki Wiz, z jakichś wykopków strychowych, czyli gdzieś tam z rzeczy, które przeleżały bardzo, bardzo długo, mam trochę makulatury, którą od niego otrzymałem. Cenione wśród kolekcjonerów. Tutaj mam akurat Amiga, opisy gier, część druga. Takim widzicie, no stanie jakim jest, no ale kilka ładnych, kilkadziesiąt lat to przeleżało, chyba 20 bodajże lat ponad to na pewno przeleżało. 91 rok wydania akurat, ok. No i doszło do mnie trochę magazynów. O magazynach dość chwilę sobie pogadamy. Sekundkę, ja sobie tylko to tutaj posortuję. Jeśli chodzi o magazyny, to tak naprawdę w całym moim growym życiu, jak na pewno wielu z Was, starych koni, którzy oglądają, zaczynało się gdzieś tam od Bajtka, czy bodajże Młodego Technika, tak? Tam był też dział z komputerami. Ale pierwszą grą, która dotarła tak naprawdę pierwszym magazynem, który typowo robił gry związane tylko i wyłącznie z grami, nie mówię tutaj o jakichś poszczególnych numerach pojedynczych Bajtka, był Top Secret, którego tutaj między innymi dostałem od Wiza.
wraz z innymi publikacjami, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o czasopisma, ja ceniłem tylko cztery. W całym swoim życiu cztery dla mnie były mocno klimatyczne. Był to Top Secret, był to Top Secret, Top Secret, różnie ludzie nazywali, Secret Service, później CD Action dla felietonów i PSX Extreme, który istnieje do dzisiaj. Jeżeli chodzi o PSX Extreme, wielkie propsy dla ludzików. Ja tam praktycznie od początku śledzę PSX Extreme, gdy pracowałem na katowickiej giełdzie pod DOKP, pod spotkiem dla ludzi z Katowic, wiedzą o co chodzi. Tam w swojej kanciapie ściera wraz z AJEM. Chyba tam planowali założenie tego czasopisma i oczywiście jak pojawił się pierwszy numer, wszyscy wiecie jak on wyglądał, był kiepsko złożony, ogólnie graficznie tragedia. Ale pamiętam, że były propsy, bo nic takiego nie było oprócz oficjalnego magazynu PlayStation wtedy. I od czwartego numeru to się zaczęło już jakoś wyglądać i naprawdę byłem bardzo wielkim fanem PSX Extreme. Teraz troszkę mniej, bo praktycznie ze starej ekipy tam nie ma zbyt dużo ludzi i nie wszystkich lubię, ale czy tak pismo trzyma klimat i naprawdę bardzo, bardzo cenię. Propsy dla ludzi, taka mała reklama z PSX Extreme, ale należy im się, tak myślę. I wracając do tego tematu tych wykopków, troszkę magazynów różnych do mnie przyszło. Od tych mniej cenionych, bo na przykład Komputer Świata nigdy nie lubiłem. Tutaj kilka numerów od Wiza do mnie dotarło. Nie lubiłem ich za akurat klimat pisma, za styl pisania. To właśnie to jest coś innego niż w przypadku właśnie Top Secreta, Secret Service'a i PSX Extreme'a. Tam czuć, że jest bardziej luźnie, bardziej tak hardkorowo od gracza dla gracza, a nie takie jakieś pisane gdzieś powiedzmy przez jakiegoś redaktora poważne recenzje. Z tego powodu też, że niezbyt mocno lubiłem Gamblera, też przeczytałem tam od czasu do czasu Gamblera, ale też nie był to jakiś mój ulubiony miesięcznik. No i ta sama sprawa z PC Gamerem, akurat tego w ogóle nigdy nie czytałem, tam wpadły jakieś dwa numery w moje ręce, ale to kompletnie nieklimatyczne dla mnie pismo. Przejdźmy do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli do dwóch kultowych, jak dla mnie, starszych czasopism, które gdzieś dostałem. One nie są jakieś mega stare, bo tutaj akurat 40, jak widzicie, Top Secrety, w stanie jakim są, takim są. Mocno cenione przeze mnie właśnie rzeczy. Jako ciekawostka, w tamtych czasach, żeby zaoszczędzić na kosztach tutaj wydawania, tak na cenie tego pisma, jak widzicie, część stron jest na papierze, można powiedzieć, droższym, błyszczącym. Tutaj widzę trochę jakieś wycinanki, kumpel sobie robił w przypadku niektórych stron. A część jest na takim gazetowym papierze. Tak kiedyś to wyglądało. Także naprawdę cenione Top Secrety, tam kilka numerów i kilka numerów do mnie dotarło Secret Service'a, tak? Ja tutaj mam, pokażę, no cała tutaj też kilka numerów, chyba 7 bodajże. Secret Service'a to też była bardzo, bardzo kultowe czasopismo, ale o teraz o Secret Service'ie mówi się bardzo dużo z racji tego, no co tam odwalili chłopaki. Ja byłem bardzo dużym fanem, ale teraz no mam mieszane uczucia i raczej Secret Service nie jest to już przeze mnie uważane za jakąś pozytywną markę. No kiedyś to było naprawdę kultowe, to co odwalili teraz. Nie chcę się wypowiadać na ten temat, na pewno czytaliście już wielokrotnie na różnych serwisach gamingowych. Ja tutaj wam chcę pokazać, jak wyglądały wcześniej właśnie opisy w starszych czasopismach, czegoś nie ma teraz. Teraz jest tego mniej, ale tutaj przypadkowo Wrestlemania, bardzo ceniona przeze mnie. Jak widzicie, opisy do wszystkich tam jakichś specjali. Tak samo przeróżne opisy do gier, niejednokrotnie z mapkami. Tutaj teraz tak na szybko kartkuję, czy akurat uda mi się taki opis znaleźć. Gdzieś z mapkami, gdzieś z podpowiedziami. Naprawdę było to wszystko naprawdę rewelacyjnie zrobione, także mocno ceniłem Secret Service. No i ostatnią rzeczą, która do mnie dotarła, jest to kolejna księga rekordów Guinnessa, edycja dla graczy, tym razem wersja 2011, dziesiątkę gdzieś tam w domu mam. W tej chwili można tą księgę dostać dość tanio, tak naprawdę widzicie, moim zdaniem bardzo się opłaca, bo za około 15-20-25 zł powinniście coś takiego dostać. Ja wiem, że jest to 2011 rok, ale tutaj tak naprawdę musi być jakieś mega zaktualizowane te dane, bo jest bardzo dużo ciekawostek. Oprócz samych rekordów mamy bardzo dużo ciekawostek, jest to bardzo ładnie wydana księga na bardzo fajnym, grubym papierze, jeżeli chodzi o gramaturę, naprawdę bogato ilustrowana, kupę artów, kupę różnych wiadomości, ciekawostek.
jakiś list top, tak? Top jakichś tam gier, top jakichś sprzętów. W każdym numerze mamy coś innego, w każdym roczniku, że tak powiem. Jest tego naprawdę multum, ponad 200 stron. Sporo wiedzy, choć niektóra tutaj z tych wiedzy jest naprawdę mocno casualowa, więc merytorycznie średnio, jeśli chodzi o niektóre rzeczy, ale naprawdę fajna rzecz i też ją polecam. No i to może tyle. Jakbyśmy się nie widzieli, to życzę już teraz wszystkim wesołych świąt i fajnego Sylwestra, jakiegoś tam w miarę bezpiecznego, żebyście nie szaleli za bardzo i żebyśmy się w następnym roku spotkali znowu. No i to tyle. Żegnam się z Wami, mam nadzieję, że będziemy się widzieć w innych filmikach. Mam nadzieję, że będziecie dalej mnie wspierać, gdzieś tam subskrybować, udostępniać te moje filmiki, żebyśmy rosli w siłę, żeby te filmiki pomagały większej ilości osób w przypadku zakupu danej gry, żeby ktoś sobie mógł przejrzeć przed zakupem, czy przed wymianą, czy ta gra mu odpowiada. Także trzymajcie się, na razie, hej!